może więcej. I obrzucę miejsce, jak skoczę na piecie, gdy spotkamy się w mieście. Albo na koncercie, patrz mi na ręce, bo za siebie nie ręczę. Nie jestem żadnym ręcem, nie chcę, mówi kaskad z mecem. Podłóż mikrofon i nie mów nic więcej. Zaciśnij pięści, to strajk lewiecki. A w konsekwencji wyniesie z lekcji. Jak nie sprawić honor, jak nie sprawić zawodu. Ja chcę sobie dla zasady, jak poświęci się na sprawy. Pewnie zawsze ty mnie choćby w trumnie. Siła, siła wpływa, wygrywam i przegrywam. Do prostej gorzki, posmak troski, smutki, zmień we wnioski. I nagraj to potem, raporty na potem. Muzyka co dzień jest sercem, niezbędna jak ten. Nie para, zgasnę, raz na sucho ma zasnę. Na słowa nie walczę, właśnie znasz mnie, patrzy pilną majkę. Gaś się, skończ tą bujankę. Masz mnie właśnie za kozaka na taśmie. Strasz mnie, gdy klasny, ty zgaśniesz właśnie tak. Przemyśl to, masz czas by dojrzeć. Wróć by spojrzeć, stań twarzą w twarz i pokaż to masz. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic. Znajdujemy się w klubie Hydro Zagadka, Deep Hans, Hans Deep, 5-2, 5-2 Dębiec. Zauważyłem, że dopisujecie sobie do kawałków na YouTubie 5-2, w nawiasie dajecie 5-2 Dębiec. Jakby ja znam, Hans, wyjaśniałeś to jakby. Cała ta historia z Dębiec. Doszliśmy do tego, że przyzwyczajenie to druga natura człowieka i po prostu nie jesteśmy w stanie tego wykorzenić. To zapadło w pamięć. Zespół pierwotnie nazywał się 5-2. No ale 5-2 Dębiec to tak naprawdę było rozwinięcie tego. Wiesz co, zważając na statystyki, na całe te social media, które teraz są w obecnych czasach, stwierdziliśmy, że warto dopisać, dlatego że ludzie nie kojarzą w ogóle czasami 5-2 z 5-2 Dębiec. Myślą, że to jakiś nowy zespół, albo wydaje mi się, że to zupełnie coś niezwiązanego z rapem, więc stwierdziliśmy, że żeby to było bardziej rozpoznawalne, dodamy to 5-2 Dębiec w nawiasie, żeby ludzie byli pewność w 100%, że to jest ten zespół. Bo zwłaszcza, że ja mam długie włosy i generalnie chyba się trochę zmieniliśmy od tamtych czasów. Właśnie do tego chciałem nawiązać. To co prawda jest dość banalne, bo to jest raptem jedno słowo, a to jest opcja w sytuacji rozmawiasz z kimś, ej słuchaj, wyszła świetna płyta 5-2. 5-2. No 5-2 Dębiec, to teraz to kojarzę, nie? I to, no o tym właśnie mówię, nie? To widzę, że też się spotkaliście. Następną nazwiemy z premedytacją 5-2 Dębiec, mapę wrzucimy, rzut boczny, przedni w 3D. Stary, są takie czasy, że naprawdę ludzie mają bardzo duży natłok informacji i płyt wychodzi nie wiem ile w miesiącu, premier jest, ty pewnie wiesz bardziej niż ja. Ile wychodzi płyt w miesiącu, natomiast ciężko jest trafić do ludzi, którzy słuchali kiedyś rapu, 10 lat temu na przykład, żeby oni skumali, że to jest 5-2 Dębiec, nie? To po prostu musimy dodać to Dębiec, niestety, takie są czasy, że social media wymaga tego. A jak już zahaczyliście o to, jak było kiedyś, zresztą też bardzo chętnie wracacie do tego na koncertach, co mnie osobiście, jako człowieka wychowanego na kawałkach typu Konfrontacje, Kto, wróciliście do tego na koncercie, gracie to. Pokusilibyście się o porównanie tamtych czasów właśnie, 2003, 4, 5, 6, 7, do czasów obecnych i to zarówno jeśli chodzi o waszą twórczość, wasz odbiór, jak i scenę i to, co się działo w ogóle wtedy i teraz. To najbardziej skrótowo. Znaczy, my nie odeszliśmy od tych utworów, bo one praktycznie funkcjonowały cały czas w tych setach koncertowych. Były jakieś nieśmiałe próby, ale bardzo szybko wracaliśmy, bo jednak publiczność, która przychodzi na koncert, chce sobie posłuchać różnych rzeczy i tak nieuprzejmie jest ich traktować, że my im tego nie zagramy, bo nie. Więc te niektóre rzeczy gramy prawie cały czas. Porównując, jak było kiedyś. Kiedyś promocja wyglądała trochę inaczej, ale skutek chyba przynosiła podobny jak w dzisiejszych czasach. To znaczy bardzo dużo ludzi przychodziło na koncerty napędzanych przez tą całą machinę promocji, czyli radio, telewizja, wtedy to tak było. Dzisiaj raczej odsłony na YouTube i social media. Więc w tej chwili funkcjonujemy w rzeczywistości takiej, gdzie są przy nas nasi wierni słuchacze,
ludzie, których my traktujemy poważnie, oni nas traktują poważnie. Mamy dla kogo nagrywać płyty i dla kogo grać koncerty, więc całkiem uważam, dobrze przetrwaliśmy próbę czasu. Nie okazaliśmy się zjawiskiem, które się pojawiło, wypłynęło na fali popularności hip-hopu, który to boom przypadało właśnie na lata 2001, 2, 3, 4. Wychodziło mnóstwo świetnych albumów. Nie sądzę, że w takiej ilości jak teraz. Teraz wychodzi tego dużo więcej, jest dużo łatwiej nagrać po prostu sobie płytę. Wcześniej tak łatwo nie było. No i co? I pozostaje się cieszyć, a na koncertach możemy sobie powspominać, jak to było. I to tak jest, że z wiekiem człowiek się robi bardziej sentymentalny i z przyjemnością wraca do wspominek. Wiesz co, generalnie niedługo minie nam 20 lat działalności. Jak ja patrzę na to z perspektywy tych 20 lat, to uważam, że przez te 20 lat robiliśmy zawsze swoje, zawsze konsekwentnie, zawsze z naciskiem na to, żeby robić to, co się czuje. I finał jest taki, że słuchacz jest, sprzedaż jest. Oczywiście można powiedzieć, że jest wielu artystów, którzy mają więcej odsłon na YouTubie, czy są bardziej popularni w sensie takim internetowym. Natomiast my sobie robimy cały czas swoje. I jest wiele osób, które zaczynało z nami, czy też w międzyczasie się pojawiało i już nie robi tej muzyki, a my robimy ją dalej i dalej żyjemy, gramy i to działa. No to jest, można powiedzieć, taki trochę utarty schemat i może trochę banalne stwierdzenie, że robimy swoje, ale akurat w waszym przypadku bym powiedział, że to jest wręcz idealne, bo już praktycznie od kilku lat można powiedzieć, że idziecie swoją drogą, gdzieś tam obok tego, gdzie kroczy, powiedzmy, cała reszta sceny, ogół, jeżeli można to w ogóle sprowadzić do ogółu. I właśnie, ty zahaczyłeś o to, że niedługo minie 20 lat waszej działalności. Całkiem niedawno było 25-lecie działalności PEI. Z tego tytułu mogliście wystąpić na jednej scenie. Ciekawi mnie, jak, na czym polegało odnowienie tych relacji z PEI-ą i czy w ogóle można tu mówić o jakimś odnowieniu, bo... Wiesz co, no ja zadzwoniłem do PEI z propozycją, żeby zrobić wspólny numer na Hans Solo, czyli moją drugą solową płytę, którą przygotowuję na przyszły rok. No i on w zamian mówił, że właśnie gra swoje 25 lat, no i żebyśmy zagrali po prostu, nie? Zagrałem z nim też i moje miasto, które jest, z tego co mi mówił, cały czas w jego secie koncertowym. No i tak to się wydarzyło. Mam nadzieję, że projekt dojdzie do skutku. To jest taki dość ciekawy utwór, który mamy w planie wspólnie nagrać, ale nie będę za dużo zdradzał. Wszystko się rozegra w przyszłym roku. Nie mam nic do zadania. O czym ty mówiłeś w pierszej części tego... O tym, że zawsze jednak gdzieś... A właśnie, bo widzisz, zmęczenie mi już ten... Trochę mnie przyćmiewa. Bo chciałem tylko drobną rzecz dodać, bo ja zawsze tak powtarzałem trochę jak mantrę, że jakby w pierwszej kolejności, tworząc utwór, płytę, ja zaspokajam naprawdę swoje bardzo głębokie... egocentryczne zapotrzebowanie na to, żeby zrobić coś dla siebie, nie? I dopiero jakby później to wychodzi, ukazuje się na światło dzienne i co się dalej z tym dzieje, no to już jakby jest poza moją kontrolą, ale w pierwszej kolejności uważam, że trzeba zrobić coś dla siebie, nie? Po to jest ta muzyka, po to jest wyrażanie jakichś swoich emocji, omawianie jakichś problemów, robienie sobie jaj z czegoś, żartów. Jeśli ty czujesz się zaspokojony przez to, co robiłeś, no to można oczekiwać tylko i wyłącznie dobrego. Ja właśnie chciałem jeszcze zahaczyć o te kooperacje, jak już mówiliśmy o PEI. I właśnie to też, o czym mówiłeś, nie? Że tam gdzieś idziecie swoją drogą. Czy można się spodziewać jakichś kooperacji z innymi raperami? Czy, że tak powiem, otworzyliście się na jakieś gościnne
udziały, czy to wy gościnnie, czy to na zapraszanie innych raperów? No, ja na Hans Solo zamierzam zaprosić kilku gości i tych ruchów już kilka wykonałem, więc mam nadzieję, że tym razem przełamiemy ten schemat, że na płytach 5.2 jesteśmy tylko my. Choć nie jest to wcale takie proste znaleźć miejsce dla trzeciej osoby, kiedy we dwóch wypełniamy tak naprawdę całość tematu i całość piosenki, ale myślę, że jest to taka właśnie ciekawa rzecz, coś nowego w tym, co robimy, czyli zaprosić kilku ludzi, którzy niekoniecznie są naszymi kolegami, z którymi widzimy się na co dzień, typu Bobson, czy Wiśnia, jak to zwykle bywało, czy Peja, bo też był na naszych płytach, po prostu przecinały się nasze drogi koncertowe, bywaliśmy ze sobą, więc no, mam nadzieję. Wiesz co, ale... Jest coś takiego, że nigdy nie byliśmy nigdzie zapraszani na płyty, nie? Jakby nie wiadomo dlaczego. I jedną stroną jest to, że my może żeśmy nie zapraszali nikogo na te płyty, natomiast wiadomo, że być może gdybyśmy byli zapraszani gdzieś na jakieś inne, to byśmy się na nich pojawili. Natomiast w związku z tym, że nie byliśmy zapraszani na inne płyty, to nas nigdy nigdzie nie było i może, nie wiem, no tak wyszło, że zawsze nagrywamy tylko w dwójkę. Natomiast gdyby pojawiło się jakieś zaproszenie, to pewnie, jeżeli numer by siadł, to byśmy się dograli. My lubimy zapraszenia, ale jak nas zapraszają, parafrazując taki utwór Polak wyjątkowy song. A jeszcze dopytując o te kooperacje, czy na przykład macie w planach kooperację z ściśle poznańskimi artystami i jak na przykład widzicie teraz scenę poznańską? Czy ktoś waszą uwagę przykuł na tyle, żebyście mogli teraz na przykład o nim wspomnieć? Na przykład Adi Nowak, czy kojarzycie taką ksywkę? Nowak? Tak, Adi Nowak. No, Nowaków jest dużo, to bardzo popularne nazwisko. Akurat nie jestem tak na bieżąco. Na pewno nie da się ukryć obecności i działalności Pei, który 25-lecie już swoje obszedł i pewno 25 kolejnych lat będzie nagrywał. Jak i Palucha, który też jest taką mocną figurą na poznańskiej scenie. Wiesz co, coś tam Kobra też działa i się odzywa, znowu jakieś ma pomysły, żeby wrócić do nagrywania. Natomiast ja troszeczkę jestem, nie mam takiej jakby potrzeby śledzenia to, co się dzieje na scenie, bo jestem tak przepełniony muzyką zewsząd, grając, nagrywając, że odpoczywam raczej w ciszy. Wiesz co, generalnie no jakby Stara Gwardia cały czas nagrywa i wszystkie osoby, które znamy gdzieś tam z przeszłości, sprzed tam wielu, wielu lat, czy typu PDG, teraz WSRH, Słoń, Góral, Kaczor, Peja, IFAM, czyli Paluch, to oczywiście znamy, natomiast ten nowy narybek poznański, oczywiście Kobra też, natomiast ten nowy narybek poznański jest mi jakby troszeczkę obcy i to nie wynika z tego, że jestem jakiś ignorantem albo nie szanuję tego, co oni robią, tylko po prostu troszkę jakby brakuje czasu tego, ani też jest taki zalew muzyki generalnie w ogóle rapowej na YouTubie i wszędzie, że ciężko jest się ze wszystkim zaznajomić, więc no znamy zazwyczaj to, co znamy i tyle, no. Głównie robicie swoje, nie? Gracie koncerty, no i właśnie. Nie mogę was nie zapytać, jak jest, bo śmiem twierdzić, śmiem postawić tezę, że się trochę rozhulało. Czy u was to jest zupełnie nie, że to jest tak zwany status quo i utrzymujecie jakby swój stały poziom jakby zainteresowania waszymi osobami, waszą muzyką? No, myślę, że zwłaszcza ten pierwszy singiel, który wrzuciliśmy na 2 miesiące przed premierą płyty, czyli Dłoń i to 5.2.2, było takim miłym zaskoczeniem dla wielu, wielu, wielu osób. Trendy w obecnym hip-hopie są zupełnie inne
a my dowaliliśmy takim no, powrotem do lat 90., 2000. I myślę, że jest sporo ludzi, którzy tęsknią za taką muzyką opartą o taki naprawdę rootsowy, klasyczny hip-hop, gdzie słowo dotyka bardzo blisko człowieka, ulicy, osiedla i jest obecne w takim sensie jak kiedyś hip-hop, czyli nawet pełni funkcję taką wychowawczą, troszeczkę naucza, the teacher, KRS-One. Ja myślę, że to jest fajne, to jest strasznie też sentymentalne z naszej strony, utwór kilku dzieciaków przywołuje to w pełni i może to jest trochę naiwne, ale ja to po prostu lubię, nie? Deep też, więc to jest płyta taka naszej młodości, nie? Wracamy do domu. Dla mnie rap zawsze był czymś, co czuję w sercu, na czym się wychowałem, co przeżywałem przez wiele lat i co było dla mnie w ogóle kwintesencją życia. I jest też to coś, z czego nie potrafię się uwolnić, to znaczy nawet jeżeli staram się zrobić, wydałem solo na nowoczesnych bitach i tak dalej, natomiast nawet jeżeli próbuję zrobić coś nowoczesnego, czy tam poeksperymentować, to wracam do tego starego, bo to nas ukształtowało, wychowało, to nam w sercu gra, w duszy gra i teraz byłoby głupio próbować wpasowywać się w trendy, które są opanowane przez młodzież, która ma zupełnie inne wzorce, zupełnie gdzie indziej żyje, zupełnie w innych warunkach się wychowała, zupełnie innej muzyki słuchała. Więc my raczej już pozostaniemy wierni tej jakby starej szkole tak zwanej. Nie sądzę, żeby to nam wychodziło jakoś na złe, czy też żebyśmy tracili jakiekolwiek szanse tak zwane. W związku z tym, że taka muzyka akurat nam odpowiada i taką muzykę robimy, bo zawsze wydawało mi się, że rap musi być różnorodny. Wszyscy od siebie nawzajem musimy się uczyć, natomiast nie może być tak, że jest tylko jeden trend i jedna sztuka. Kiedyś było tak, że każdy był inny, bardzo charakterystyczny. Wszyscy się od siebie uczyliśmy nawzajem, natomiast można było poznać, kto z jakiego jest wybrzeża, a w Polsce kto z jakiego jest miasta. I to było bardzo takie różnorodne. Natomiast teraz wydaje mi się, że wszystko zaczęło się sprowadzać do jednego typu muzyki, jednego typu flow, jednego typu przekazu, co uważam zubaża, jakby to mówić kolokwialnie, tą muzykę, więc no oczywiście ta cała nowa szkoła jest bardzo melodyjna, bardzo wpada w ucho, jest super zrealizowana, to wszystko brzmi jak ze Stanów Zjednoczonych, bardzo mi się czasami podoba, jeżeli chodzi o wyraz muzyczny i o to, jak to wpada w ucho. Natomiast nie zawsze tekst idzie w parze z tym, jak to dobrze brzmi. No akurat to, jak słusznie zahaczyłeś, ta płyta jest mocno klasyczna, jeśli chodzi o produkcję. Wracacie jakby do tej starej szkoły, a u was było bardzo dużo eksperymentów. Czy płyta trip, tak, trip-hopowe brzmienia, czy na neo. Dużo eksperymentowaliście z brzmieniem i właśnie chciałem zapytać o te koncerty, czy zauważacie to, że się rozhulało, bo o ile na przykład właśnie płyta Neo była, o ile właśnie taka bardzo mocna i dosadna w treści, jak zresztą jak zwykle u was, tak powiedzmy może, o ile również była wyprodukowana na bardzo wysokim poziomie, czego nie można odmówić, to brakowało może takiej przebojowości, która na przykład na nowej płycie ewidentnie jest. I chciałem zapytać, czy właśnie może pod tym kątem tak próbowaliście? Wiesz co, my po nagraniu płyty Trip, a to było, wiesz, dzieci spotykają się w piaskownicy, układają sobie zabawki. To było totalny spontan, po prostu ciągnęło nam w tamtym kierunku. My przez jakieś 2 lata po premierze nie umieliśmy grać koncertów za bardzo. Nie mogliśmy się odnaleźć w tej rzeczywistości. Jakby wyprzedziliśmy sami siebie na tym albumie. Neo miało być takim jakby kontynuacją tej drogi.
I te dwie płyty to są rzeczy do posłuchania na słuchawkach. Koncertowo niektóre z tych utworów graliśmy z wielką przyjemnością po latach, kiedy przestawiliśmy się na to, żeby odnaleźć się na scenie w tej jakby konfiguracji, w tej muzyce. Natomiast no, to ewidentnie nie są płyty koncertowe i kiedy, tak jak już podkreślałem, wracasz do domu i robisz rapową płytę, taką, przy której kiwałeś głową i przy której się cieszyłeś, no to wiadomo, że to jest jakby rap i klub i koncert, nie? To jest jakby jedno ciało, więc ta płyta jest po prostu koncertowa. Nie? Jakby taka jest natura hip-hopu, nie? Mimo że może być czasami smutny, bardziej melancholijny, to jest jakby groove, który sprzyja koncertom, a Trip i Neo były płytami no bardzo odjechanymi. Poszliśmy sobie na zupełnie inną planetę i to było doświadczenie bardzo fajne. Te płyty są bardzo ważne dla nas. Ja je bardzo lubię. No ale koncertowo to być może by się sprawdzało w konfiguracji live band i orkiestra z tyłu i krzesełka i ludzie słuchający, delektujący się muzyką i jacyś zdolni wokaliści. No my byliśmy tylko i wyłącznie raperami jak zawsze, więc koncertowo było to dla nas bardzo, bardzo takie doświadczenie, które trwało długo, nie? Zanim się ogarnęliśmy z tym. No, były momenty, że nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić na scenie, natomiast widzisz, to jest efekt braku kalkulacji, to znaczy mieliśmy pomysł, żeby coś zrobić, zrobiliśmy coś po prostu nie zważając na nic zupełnie, tylko na to, co czujemy. Zrobiliśmy to, tripa zrobiliśmy jeszcze w kanciapie koło mojego mieszkania w 2009 roku, jeszcze nam zniknął materiał, żeśmy musieli go odtwarzać, natomiast zrobiliśmy po prostu to, co czujemy i tak robimy cały czas, więc po takich doświadczeniach jak płyta Trip i płyta Neo wróciliśmy do po prostu rapu, klasycznego rapu, bo chcieliśmy wrócić do domu i no każdy tam syn marnotrawny czasami gdzieś na jakieś wojaże się wybierze, jak jest artystą i nie zależy mu tylko na tym, żeby sprzedawać płyty albo żeby grać koncerty i zarabiać tylko z muzyki. No to gdzieś tam się wybierze, po czym gdzieś go te żagle poniosą dalej. No i nas poniosły z powrotem do muzyki rapowej, z której zaczęliśmy i właściwie z której żeśmy wyrośli. Także no, nie jest nic dziwnego w tym, że teraz Czyste Szumienie rusza ludzi na koncertach, bo Czyste Szumienie to jest płyta typowo rapowa. Oczywiście są w niej zaklęte jakieś tam momenty utworów, które być może zahaczają o tego Tripa i to Neo, natomiast ta muzyka jednak jest zupełnie w innym groove'ie, ona jest taka do tańczenia, nawet jeżeli jest wolna i to na koncertach gryzie. No, taki powrót. Niewielu, większość ja widzi, boją się wszyscy, w szczególności Żydzi. Wola tylko papier, wola tylko papier, wola tylko pusi, boże to są tylko ruskie. Mamy tu męsy, to jakie nawet nie śpi się. To dla was, stary madafaka nie podchodzi do Polaka. Mamy pozików na polu i świąki w Neapolu. Znaczny panie, kto nie z nami ten frajer. A chciałem też dopytać, na ile właśnie wasze solowe dokonania, czy dokonania z innych projektów mają przełożenie, wpływ na to, jak później zasiadacie do pracy wspólnej, bo mówię to w tym kontekście, że u ciebie widać na przykład takie wpływy z Lux Torpedy, czyli właśnie na przykład kawałek Make Up na płycie Neo. Z drugiej strony u Deepa solowa twórczość, która myślę, że mogę powiedzieć, że u ciebie to jest o wiele bardziej mrocznym wydaniu niż to jest u was na płytach, z takim, gdzie mieliście zawsze właśnie ten mroczny, brutalny przekaz, nie, opis rzeczywistości. Na ile ścieracie się po prostu we dwójkę i na ile chcecie swoje jazdy jakby przekuć i włożyć w ten wspólny projekt? No wiesz co, to tak było, że Deep po nagraniu Katarakty mówił mi, że trzeba coś nowoczesnego robić, a ja mówiłem, że no nie, no zróbmy taką rapową płytę, nie? No i tak go namawiałem, aż w końcu zaczęliśmy robić.
No i on wjeżdża zwrotką. Męce, pęce, debes, gdez, gdez, tu spoknie. Mówię, kurde, nie, no ale nie rapuj jak na tych nowych płytach, nie? Tak oldschoolowo rób, nie? I wiesz, to, i to już miałem jakby taki dysonans. Mówię, dobra, wkrada się rzeczywistość katarakty do czystego szumienia. Ale wiesz, to zawsze jest tak, że muszą się ścierać dwa bieguny i z tych tarć powstają iskry, więc myślę, że wszystko wyszło na dobre, nie? Nie wiem, do końca ja nie widzę jakichś wpływów Lux Torpedy na płytach 5.2 czy solo. No to, że na płycie Hans Solo był utwór taki regowo-rockowy, ja to po prostu lubię, nie? To nawet gdybym w Lux Torpedzie nie występował, to zresztą ten utwór powstał zanim w ogóle się poznałem z Licą. Ale wydaje mi się, że wszystko to, co nas inspiruje, każde nasze jakieś podróże muzyczne, czy to wykonawcze, czy typowo jako słuchacz, wzbogacają nasze doświadczenia i fajnie mieć szerokie horyzonty, nie tylko jako człowiek, ale też jako muzyk, bo to daje tobie większe pole manewru w twórczości po prostu. Wiesz co, ja zapowiedziałem tam w pewnym czasie tak hura optymistycznie, że nagram taką solową płytę i że ją wydam w tam 3-4 miesiące i sam nie wiedziałem, co zrobiłem, ale potem jak się powiedziało, to trzeba zrobić. Poznałem Taneksa, który wysłał mi jakieś tam bity nowoczesne, na których nigdy nie nagrywałem. I uważam, że chłopak mnie bardzo rozwinął. I musiałem się dostosować do tych bitów i tam musiałem się mocno nauczyć nowych jakby sztuki nowej rapowania i trochę mi się zmieniło to flow, natomiast jakby wracając do 5.2 mi się wydaje generalnie, ja nigdy nie miałem problemów żadnych, żeby gdzieś tam się do Przema dostosować. Myślę, że Przemo też nie miał do mnie problemów nigdy, żeby się dostosować. Wychodzi to jakoś tak zupełnie naturalnie, nie ma tutaj żadnej sztucznej chęci do tego, żeby stworzyć utwór, żeby to było 5.2. Jeżeli coś nie pasuje, to po prostu nie pasuje. Przemo na przykład pisze, że nie, bo to nie wiem, o co ci chodzi, albo nie wiem, albo mi się coś tam nie podoba. Czasem mi się nie podoba coś i też mówię, no jakby nie wiem, co mam do tego napisać, natomiast generalnie płyty tworzymy w takiej jakby synergii też, nomen omen. Nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, żeby się zastanawiać, czy jestem w stanie zrobić coś, bo Przemek jest w Lux Torpedzie na przykład, nie? Bo jakby jest dużo osób, które uważa, że jest jakiś wpływ Lux Torpedy, i są takie komentarze, natomiast wiadomo, że teraz Lux Torpeda jest bardziej popularnym zespołem i nawet przy starych utworach, które nigdy nic wspólnego z Lux Torpedą nie miały, pojawiają się takie komentarze i powiem szczerze, że jak ja zawsze mówię szczerze, mnie czasami to drażni, bo utwór na przykład powstał dużo wcześniej, zanim Przemek zaczął nagrywać w Lux Torpedzie, a już tam słyszą wpływy Lux Torpedy. Więc jakby dla mnie to jest troszeczkę śmieszne, jakby nie czuję tego przełożenia. Było jakieś przełożenie, mi się wydaje, na płycie Neo, ale celowe i to chyba było z dwóch stron, natomiast na czystym szumieniu nie czuję tego. Wiadomo, że my się starzejemy, też zmienia nam się jakby punkt widzenia, zmienia nam się jakby agresja, głos, flow, wszystko się zmienia. Ale podporządkowywanie to pod Lux Torpedę jest takie trochę jakby takie uproszczenie myślenia. Ja generalnie z Bobsonem, którego pozdrawiamy serdecznie i śpi tutaj, odpowiadamy w większości za tą muzykę na płycie, na przykład Czyste Szumienie. I jak czytam czasami komentarze, że to jest wpływ Lux Torpedy, to się bardzo buntuję, dlatego że nie ma żadnego, absolutnie żadnego wpływu Lux Torpedy na tą płytę. I nie wiem, gdzie ludzie to słyszą. To jest jakaś autosugestia lub ludzie, którzy słuchają Lux Torpedy, słysząc wokalistę, który tam gra i wokalistę, który gra również w drugim zespole, słyszą bardziej zakorzenieni w Lux Torpedzie kogoś z Lux Torpedy. Natomiast ja słyszę Hansa, więc jakby no na takie rzeczy nie za bardzo mamy wpływ, no tyle. Ja jeszcze tylko dodam a propos tych zmian.
Jak się od połowy trasy próbuję zaśpiewać konfrontację, mniej więcej tak jak na płycie PN6. Jest to na maksa trudne, naprawdę. To nie jest takie proste. Zupełnie inaczej to rapuję teraz, ale powoli już dzisiaj złapałem mniej więcej o co chodzi. Także jak widzisz, po prostu mijałem lata, zmienia się może barwa głosu, nie wiem, może mi tu coś urosło albo zmalało i brzmi trochę inaczej. No tak, ale mimo wszystko ta płyta jednak poszła jednak dość mocniejszym echem w środowisku takim stricte hip-hopowym, tak bym powiedział, niż właśnie płyta Neo. Czego na przykład przykładem jest odpowiedź od osoby, którą tak lekko zaczepiliście w kawałku. Mówię oczywiście o Tedę. Nie wiem, czy chcecie się jakoś na przykład do tego odnieść. Nie ma problemu żadnego. Ale mówisz o którym utworze? Diabeł zjadł z więzi. Aha. Czy nie wiem, jak ma się odnieść, no to Paweł napisał. Słuchaj, jakby ja pisałem sobie tekst o diable, hipotetycznym diable, który chodzi po ziemi i czyni zło. Taki sarkastyczno-humorystyczny tekst, zupełnie luźny. Do luźnego kawałka mega oldschoolowego, zarapowanego specjalnie, mega oldschoolowo. I tam nawinąłem chyba, że, bo nasłuchał się tego, że najważniejszy jest sos. No, ciężko powiedzieć, że Tedy nigdy nie mówił o pieniądzach w swoich utworach. I to taka luźna myśl mi przyszła, że ten diabeł się nasyłał tak pobieżnie po polskiego rapu i to była tak taka zupełnie abstrakcyjna sytuacja. Natomiast wtedy mniej się przyczepił chyba do tekstu, bardziej się przyczepił do PLN-y na koszulce jako trademarku i stwierdził, że miłosiernie nas nie pozwie o to, że w teledysku się pojawił ten trademark i ten znak PLN-y. Natomiast Teraz już pozwie. Natomiast nawet żeśmy szczerze mówiąc nie za bardzo widzieli ten teledysk wcześniej, jak już się pojawił, no to generalnie nie zwróciłem uwagi akurat, że tam się pojawia taka chmurka i tam miniaturka jakiegoś faceta z tym trademarkiem. Nie zwróciłem na to uwagi zupełnie. Być może on zwrócił i... No i tam nas zaczepił, no generalnie, no nie wiem, no co mam na ten temat powiedzieć, no nie zaczepiałem go w żaden sposób odbiegający od prawdy, no wiele utworów jego słyszałem, że Martwe Ziomki to jest to. Ty masz te problemy, skąd brać pierdolone PLN-y? Miałem to na kasecie, słuchałem w kółko. Mam bardzo miłe wspomnienia z tych płyt, również ze słuchania TDF-a. Pozdrawiam. Dobra, to teraz tak stricte może o warstwie tekstowej. No bo o ile w sumie muzycznie bardzo dużo eksperymentujecie, powiedzmy, że każdy wasz album ma jakiś tam konkretny wymiar, konkretny klimat, chociaż Czyste Szumienie mocno nawiązuje, moim zdaniem, i chyba to sami przyznaliście, do płyty Deep Hans. W sensie takim klasycznym, nie? Sznycie. O tyle jakby, jeśli miałbym was zdefiniować tekstowo, no to jesteście dość spójni i jakby wasze obserwacje są zawsze bardzo takie gorzkie, bez ogródek i się zastanawiam właśnie, na ile w tym jest takiego spojrzenia trochę na samych siebie, w krzywym zwierciadle trochę, może tak z taką autoironią, z takim sarkazmem, a na ile na przykład jest trochę takiego... takiej troski o dobro, może nie tyle polskie, narodowe, co dobro człowieczeństwa. Nie wiem, czy teraz może w ogóle jakieś górnolotne rejony odjechałem. Nie wiem, czy zastanawialiście się w ogóle nad tym? Wiesz co, myślę, że chyba najbardziej samych siebie wyrażamy w tych tekstach. I poniekąd każdego z nas to, co piszemy, dotyczy. To jest taki fakt... Ja przy płycie PN6 też o tym mówiłem, że te jakieś trudne doświadczenia powodują, że człowiek siada i myśli, potem często o tym pisze, natomiast wszystko, co dobre się dzieje w życiu, to przyjmujemy tak, że no, po prostu jest i fajnie, nie? Jakby nie wzbudza to takiej dozy refleksji, jak jakieś trudy, jakieś cięższe przeżycia, więc... No,
Dużo jest tego w naszej muzyce, jakichś trudniejszych tematów, gdzieś podrapać jakiś strupek, czy podrążyć palcem w jakiejś ranie. No, może mamy taką naturę, taki charakter. Ja natomiast na płycie nowej Han Solo dodaję dość dużo dobrego humoru i trochę spojrzenia z przymrużeniem oka. Nie wiem, jaki duży procent będzie tej płyty w takim klimacie, ale też mam takie poczucie, że warto trochę się przełamać i spróbować pogrzebać trochę po tej jasnej stronie. Co nie zmienia faktu, że bardzo inspirujące są różne takie trudne tematy. Można dużo ciekawych punktów widzenia zastosować do jednego tematu. No, cierpienie to od zawsze było bardziej inspirujące niż szczęście, więc nie jest tym nic nowego, że jakby ludzie, którzy cierpią, piszą ciekawsze rzeczy, w sensie ciekawsze, no, więcej rzeczy. I to jest taki standard generalnie, nie tylko w muzyce, w poezji, w książkach, we wszystkim. Natomiast co do tego, jak się dopasowujemy, bo takie też było pytanie, no to jakby zupełnie naturalnie. Są sytuacje, w których słucham zwrotki Przema i nie wiem zupełnie, co mam dodać. Więc myślę i wymyślam coś, żeby to ten utwór pełnił jakąś całość. Nie zawsze zgadzam się z tym poglądem, albo przedstawiam jakąś drugą część. Natomiast no zawsze ten utwór spina się w całość. Nigdy to nie sprawiało problemu i zawsze było to czymś zupełnie naturalnym. Jeżeli zdarzały się sytuacje, w których ciężko było się zupełnie dopasować, to były jakieś takie naprawdę przez te 20 lat poszczególne utwory. Natomiast jakby mi się wydaje, że to jest jakby takie, wiesz, przypadkowe, życiowe dopasowanie, którego nikt nie przewidział, ani nikt nie zamierzył, które sprawia, że tyle tych albumów wygramy razem, piszemy razem i zawsze to jakby do siebie pasuje, nie? Nigdy nie ma jakichś rozdźwięków dużych, więc no takie, wiesz, no jakby szczęście w tym wszystkim, że mamy może poglądy, podobne spojrzenie na świat, nawet jeżeli się różni albo jest troszeczkę inne, to potrafimy w utworach zawsze clue zawrzeć w sposób, który jest czytelny, jasny i dla ludzi rozpoznawalny, więc jakby no ciężko nazywać takie sytuacje, no dobraliśmy się po prostu gdzieś tam w latach 90. No. Czy to nie jest tak, czy zastanawialiście się nad tym, że trochę szantażujecie słuchacza, w sensie wchodzicie czasami mu pod skórę? Tak jak na przykład właśnie w tej zwrotce Gniewu, w której obrazujesz kłótnię kobiety i mężczyzny, rodziny, kiedy gdzieś tam dziecko płacze. I tak na przykład Hans, twoja zwrotka z najnowszej płyty, pisana z perspektywy, znaczy nie z perspektywy, ale kiedy kierujesz słowa do mężczyzny, który jest świeżo po rozwodzie, nie? I jakby takie sugestywne, że widuje dziecko przecież, nie? Dwa razy w miesiącu, nie? Czy to nie jest tak, że właśnie poprzez to taki dość mocny, dosadny przekaz, jakby to chcecie dotrzeć do nich właśnie w ten sposób, że w sumie właśnie przez ten ból, przez te dość negatywne emocje, nie, trafiacie do nich mocno i to w sumie wychodzi pozytywne, wychodzi coś z tego pozytywnego. No, tak jak malarze mają swoje techniki i czasami to jest czarna plama połączona z jakimś żółtą smugą i ta jaskrawość ma wywoływać jakiś stan emocjonalny, tak i twórca muzyki korzysta z różnych instrumentariów, akordów, które uderzają jak grom z jasnego nieba, tak i autor tekstów też poszukuje jakiejś formy, która ma albo rozbawić, albo zafrapować słuchacza. I jest to też takie wyzwanie ambicjonalne, zrobić coś. To nie jest żaden jakby niezwykły temat, problemy rodzinne, rozwód, to jakby piosenek na temat rozstań było jakiś miliard, 300 milionów, nie wiem ile. I w tej samej materii, w tych samych doświadczeniach, które spotykają człowieka, poszukujesz własnego kąta widzenia i do tego kąta widzenia też
dobierasz jakąś formę i czasami jest to dzieło przypadku, jakiś impuls. No i tak też zdarzyło się w mojej zwrotce w Szampanie. Po prostu te słowa, które tam wypowiadam, moja historia jest inna. Są takim frazesem, który często słyszysz od ludzi, którzy się rozstali. Nie, bo to tak nie było, jak myślisz, to było zupełnie inaczej. Nie było tak samo, było tak, jak to jest schemat. Więc chciałem to podkreślić, nie, że ja w to nie wierzę. I później ta rozmowa z lustrem miała być takim zimnym kubłem wody na głowę, a podsumowanie miało już w zasadzie być po prostu ciosem w nos i tyle. Wszystko już zostało kiedyś napisane i nagrane, więc jakby niczego nowego nie wymyślamy. Natomiast między na przykład gniewem a szampanem w samym procesie tworzenia jest ta sama sytuacja. W gniewie było tak, że Przemo nagrał pierwsze zwrotki, ja musiałem się dopasować, wymyślić coś, żeby to nie było banalne, nie było powtarzalne, nie było takie samo, więc spojrzeć na to z punktu widzenia odwrotnej sytuacji. No i w Szampanie ja mówię o tym, że jestem skrzywdzonym mężczyzną, a Przemek mówi o mężczyźnie, który krzywdzi w sposób cyniczny i sobie to wytłumaczy. Także jakby cały czas widzisz 2008, 2018, 10 lat minęło, a schemat został ten sam. Jest utwór, jest ktoś pisze pierwszy, drugi się do niego dopasowuje i to wychodzi bardzo dobrze, bo pokazuje nie tylko jedną stronę medalu, tylko pokazuje obie strony medalu. Tak samo w utworze Gniew, jak w utworze Szampan, są obie strony medalu. No jasne. No dobra, będziemy powoli kończyć. Plany wasze na przyszłość. Trochę już powiedziałeś, że szykujesz solówkę, Han Solo 2 się zbliża. A jak dalej, na przykład Deep Solo? W sumie rok temu wydałeś Kataraktę, prawda? Jakie dalej teraz plany muzyczne? No tak jak powiedziałem, no wcześniej już Katarakta to był taki impuls, który gdzieś tam miałem zrobić epkę, potem zobligowałem się na Facebooku, że zrobię płytę, bo miałem taką potrzebę i zrobiłem tą płytę, uparłem się i zrobiłem. Mimo wielu przeszkód zrobiłem ją zupełnie inną niż zamierzałem generalnie, ale zrobiłem. Natomiast teraz nie skupiam się w ogóle na solowej karierze. To nigdy nie było mój cel, więc mamy zamiar kupić gramofon nowy z Bobikiem i zacząć robić bity i robić nowe 5.2. W międzyczasie pewnie skończymy płytę Han Solo, gdzie będziemy musieli ją zmiksować, zmasterować, gdzieś tam coś może zaaranżować, zrobić, wydać. A potem no, staramy się zrobić bity i nagrać kolejną płytę 5.2. Więc to są takie jakby najbliższe plany teraz w tym momencie. Chcemy to pociągnąć i póki jeszcze nie jesteśmy aż takimi zgredziałymi dziadkami starymi, to robić to, co nam w sercu gra i dawać jakąś różnorodność na tej scenie, bo myślę, że tego brakuje i nawet jeżeli popularniejsza muzyka jest wśród młodych ludzi, którzy tworzą tą muzykę teraz, bo to jest teraz taki znak czasów, to chyba nie zabraknie miejsca na scenie również dla nas. No dobra, dzięki wielkie, mam nadzieję, że za mocno was nie wymęczyłem. Jakieś ostatnie słowo? Dziękujemy, to był najdłuższy wywiad tego roku, naprawdę doceniamy to. Trzymam za słowo, powiedziałeś, że jeszcze możemy 50 minut gadać, więc mam nadzieję, że wydarzy się to chociaż na piśmie. Dziękujemy za uwagę, jeśli ktoś dotrwał, to niespotykana taka długa forma wywiadu w dzisiejszych czasach, więc serdecznie dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie tego, co mieliśmy do powiedzenia. Tak, jak to się mówi, to na YouTubie 3 minuty to jest maksymalny czas, kiedy ktoś może swoją uwagę na jednym filmie wytrzymać, także pozdrawiamy was serdecznie i zapraszamy na kolejną część trasy Lutujemy Rap Tour w roku 2019, już od stycznia. Pozdro, 5-2. Zamożnają z
złamać fama za mamą, więc dajmy twoją twarz do obraża mnie ten obraz pruszności, pokaz młody, a nie możliwości.